Szanowni Państwo, zaczynamy drugi panel naszej znakomitej konferencji. Będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Ja nazywam się Wojciech Myślecki, jestem emerytowanym nauczycielem akademickim, ale równocześnie kieruję w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zespołem, który zajmuje się nowoczesnymi technologiami w energetyce. Przedstawię panelistów. Pan profesor Jan Popczyk, profesor zwyczajny, doktor habilitowany inżynier, jest związany w zasadzie stale z Politechniką Śląską i jest wybitną postacią polskiego świata energetyki. Był pierwszym reformatorem polskiego systemu elektroenergetycznego, jako pierwszy prezes polskich sieci elektroenergetycznych i od lat właściwie jest liderem najbardziej postępowej części polskiej energetyki. Drugim panelistą jest pan docent doktor habilitowany inżynier Paweł Skowroński, ale równocześnie związany z Politechniką Warszawską, ale równocześnie stale od wielu lat jest wysokiej klasy menedżerem, głównie w firmach energetycznych. Obecnie jest prezesem zarządu dużej firmy z kapitałem francuskim SPI Elbud w Gdańsk i SPI Elbud Kraków. Jest specjalistą przede wszystkim w zakresie technologii cieplnych, szczególnie procesów i maszyn cieplnych. Pan prezes Robert Ostrowski jest z wykształcenia finansistą, ekonomistą, związany jest właściwie od początku z przemysłami, z tym sektorem przemysłowym, głównie energetycznym. W szerokim rozumieniu był wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obecnie kieruje spółką PGE Energetyka Jądrowa, a więc jest osobą, która no, ma przegląd sytuacji, przynajmniej obecny w tej branży. I naszą gromadę dyskusyjną zamyka pan profesor, doktor habilitowany inżynier, profesor zwyczajny Maciej Chorowski, który związany jest z Politechniką Wrocławską, ale równocześnie wiele lat był związany z CERN-em, a więc jakby z technologiami najwyższej technologicznie półki i obecnie piastuje stanowisko prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Poprzednio był dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem tej debaty jest próba syntezowania i spojrzenia na nowo na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, a więc to jest bardzo ważna dziedzina, która obecnie w tej sytuacji, który w poprzednim panelu naświetlono, szybkich zmian zarówno na poziomie geostrategicznym, technologicznym, ale też systemowym, zmiana jakby podstawowych paradygmatów gospodarczych, w tym no, plus ta pandemia, która przyspiesza te wszystkie procesy. Trzeba na nowo spojrzeć zarówno na kierunek transformacji energetyki, jak i na kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski. To tytułem wstępu. Ramy naszej dyskusji naświetli pan profesor Popczyk w krótkim wystąpieniu wstępnym. Proszę bardzo, panie profesorze, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Koledzy paneliści, szanowni państwo, analizując program Forum G2, pierwszego Forum G2, nie miałem wątpliwości, że organizatorzy wepchnęli nas, panelistów, ale całą sesję w pułapkę. Zresztą w czasie pierwszego panelu, w pierwszej sesji o pułapkach była mowa. Jeżeli organizatorzy zrobili to świadomie, to gratuluję, a jeżeli
mimowolnie, to i tak dziękuję, bo to się stało, skutki będą. Nam pozostało, panelistom w szczególności, niecałe chyba 40 minut na to, żeby z tej pułapki się wydostać. Karkołomne zadanie, ale jeżeli nie zrobimy tego, panie przewodniczący, to na przerwie już nie będziemy mieli z kim rozmawiać, a po przerwie jeszcze bardziej. Jeżeli słuchałem pierwszego panelu, tu wystąpień, to po tym brawurowo przeprowadzonym panelu ja się utwierdziłem w tym przekonaniu, że panel został wepchnięty w pułapkę. O bezpieczeństwie energetycznym najłatwiej się dyskutuje i zresztą dotychczas właściwie głównie się dyskutuje w środowisku korporacyjnym. A więc w tym środowisku, w którym tworzono pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, bo przecież nie zawsze ono występowało, mniej więcej od 70 lat, kiedy systemy elektroenergetyczne były na początku swojego rozwoju. I dzisiaj przeniesienie tej dyskusji w nowe otoczenie, w nowe środowisko, a pierwszy panel wykazał dobitnie, że musimy to absolutnie zrobić, jest niezwykle trudne. Powtórzę, mamy 40 minut, żeby z pułapki się wydostać. Łatwo powiedzieć, bo jak tu się wydostać z tej pułapki, jeżeli no, tydzień temu, czy około tydzień temu, została opublikowana nowa wersja polityki energetycznej 2040 i w tej polityce energetycznej mamy podejście do bezpieczeństwa energetycznego, to tradycyjne, to osadzone w tradycji korporacyjnej. Tak rozumiemy bezpieczeństwo, jak przez te ostatnie mniej więcej 70 lat. W nowym świecie ta definicja nie wytrzyma. Trzeba ją kompletnie zmienić. Dzisiaj nad tym powinniśmy się zastanowić, wyznaczyć jakieś kierunki. Pewne światełko jest, niezależnie od polityki. No, w sobotę został podpisany układ między rządem i górnikami. Można się cieszyć, ja się cieszę, bo po raz pierwszy mówimy, górnictwo musi być zredukowane do 2050 roku. Ale to moje cieszenie jest takie słabiutkie. I nadzieja też, bo dwie strony porozumiały się na koszt trzeciej, to znaczy na koszt społeczeństwa, które niewiele wie o tym układzie. I tutaj będą różne reakcje, różne działania. Jedni będą głównie akcentować, że muszą za to płacić, a inni będą akcentować, że to jest tempo za wolne, że trzeba silniej, że trzeba przyspieszyć tę redukcję właśnie górnictwa. Ale popatrzmy na kłopoty, które dalej się pojawiają, bo mówimy po raz pierwszy w historii. Pojawił się wyraźny przekaz i działanie. Ograniczamy energetykę węglową. W 2050 nie ma. Tylko że przecież za tym musi być ograniczenie w takim razie elektroenergetyki węglowej. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że kompletnie ścieżka dla elektroenergetyki węglowej, jakiegoś wygaszania i dla węgla rozjechały się w sobotę. Tak, węgla nie ma w 2050, a moce w systemie elektroenergetycznym, w elektrowniach węglowych rosną. No też jest problem w polityce
z elektrowniami jądrowymi, zwłaszcza z tymi 6 blokami 1000-1500 megawatów. To są wszystko technologie, to jest sposób myślenia, to jest sposób rozwiązywania problemów z przeszłości, a my musimy się dostosować do uwarunkowań, jakie naszkicował pierwszy panel. Jakie uwarunkowania, jakie wynikają choćby z równoległego panelu. Tam dyskutuje się blockchain, tam się dyskutuje sztuczną inteligencję, a w energetyce, a i w bezpieczeństwie w konsekwencji właśnie to są technologie, te, które odmieniają patrzenie na bezpieczeństwo energetyczne. O tym, zakładam, będziemy dyskutować. Będziemy przedstawiać swoje propozycje. Ja absolutnie będę tutaj tym, który będzie mówił o rozwiązaniu w postaci elektroprosumeryzmu, ale 4 rynków elektroprosumeryzmu, które są absolutnie spójne z całą linią programową G2, które wychodzą naprzeciw nowym technologiom, które przede wszystkim też wychodzą naprzeciw nowym procesom społecznym, bo my tego chyba niedostatecznie doceniamy. Ja dziękuję, bo rozumiem, panie przewodniczący, że będę jeszcze raz miał możliwość zaprezentować swoje stanowisko. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Teraz wszystkim panelistom zadam krótkie, zwięzłe, ale identyczne pytanie. Jak każdy z nich definiuje bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle tych wielkich przemian, o których mówiono w pierwszym panelu i w świetle tego krótkiego wprowadzenia pana profesora, no i wobec oczywiście sytuacji polskiej energetyki. Zaczniemy od pana profesora Chorowskiego, ponieważ pan profesor Poprzek, siedzący obok mnie, już miał możliwość powiedzenia. Oczywiście zapytam go również o to. Proszę bardzo się wypowiedzieć na ten temat. Jak pan widzi, panie profesorze, sprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski w świetle toczących się dramatycznych wręcz przemian w świecie i w Polsce? Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja sądzę, że tutaj też padnie wiele słów o bezpieczeństwie rozumianym jako bezpieczeństwo dostaw paliw, energii pierwotnej, transformacji w energię użyteczną. Natomiast chciałbym nawiązać tutaj do wypowiedzi wprowadzającej, że równolegle toczy się panel dotyczący blockchainów, sztucznej inteligencji. Ja bym zdefiniował, że bezpieczeństwo energetyczne to jest gwarancja bezpieczeństwa i możliwości zawarcia transakcji. Ta transakcja może mieć różny charakter. Ja mogę się umówić z kimś, że mnie gdzieś dowiezie, a więc to musi być bezpieczeństwo dostawy paliwa do środka transportu. Ja mogę się umówić z kimś, że on coś dla mnie wyprodukuje, a więc to musi być z jego punktu widzenia bezpieczeństwo dostaw energii takiej, w jakiej ona jest niezbędna w chwili obecnej do prowadzenia procesu produkcji, a więc jeżeli chcemy, by pozostać ludźmi wolnymi, to musimy mieć prawo do transakcji, oczywiście takich, które wynikają z regulowań i z możliwości prawa. No, co do zasady prawdopodobnie nie będziemy mieli gwarancji do nabycia na przykład narkotyków dowolnej ilości i potem ich odsprzedaży. No więc nie o wszystkich transakcjach musimy myśleć jako o takich, które są nam gwarantowane. I teraz również niewątpliwie bezpieczeństwo zawarcia transakcji o charakterze finansowym powinno być nam zapewnione. I tu chciałbym zwrócić uwagę, że w chwili obecnej transakcje, które są zawierane za pomocą na przykład blockchainów, one ze strony energetycznej konsumują w skali globalnej mniej więcej tyle energii, co zużywa Szwajcaria i chyba Republika Czeska. To nie jest jeszcze dużo, jeżeli porównamy to z globalną konsumpcją energii, ale to jest ten składnik, który po prostu rośnie. Firmy technologiczne, jak na przykład Google, w ciągu ostatnich kilku lat zwielokrotnił zużycie energii na potrzebie własnym na poziomie
chyba, znaczy przepraszam, czterokrotnie i to zaszło pomiędzy rokiem 2011 a 2018 i to ma właściwie charakter wzrostu wykładniczego. Czyli tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne niedługo będzie również oznaczało, że bez stabilnego zapewnienia pracy serwerów, ale również przesyłu informacji, my nie będziemy mogli tych nowych technologii, które mają zdefiniować nasz świat, po prostu używać i coraz więcej energii będzie musiało być zapewniane na ich potrzeby. Bo trudno jest, o ile my mówimy o termomodernizacji, to jeszcze ja nie słyszałem, żeby ktoś powiedział o informacjomodernizacji, czyli próbujcie ograniczać przepływ informacji po to, żeby zużywać mniej energii. Nawet chyba nie do końca ludzie zdają sobie sprawę w takim powszechnym odczuciu, że to są dwie bardzo sprzężone ze sobą wartości, czy też wielkości, informacja i energia. Tylko te gospodarki będą mogły w jakimś sensie zapanować nad przepływami w przyszłym świecie, które będą mogły kontrolować transakcje poprzez gwarancję zapewnienia im odpowiednich ilości energii. Stąd zauważmy, że istnieje równoległy jakby rozwój tych państw, które jak USA chociażby na ich terenie są zlokalizowane w chwili obecnej na ich silniejsze ciągle jeszcze firmy technologiczne świata. Chiny są już pewnego rodzaju równoległym światem, ale dla nas bardziej hermetycznym i my nie do końca jesteśmy w stanie dokonać prostych porównań pomiędzy grupą GAFA, a na przykład grupą firm technologicznych chińskich, jak na przykład Huawei, które są lepsze, które mają lepsze już technologie. I to samo państwo tak naprawdę cały czas pracuje nad własną niezależnością energetyczną, ponieważ nie będzie mogło kontrolować tych transakcji bez tego. A więc to ja bym chciał na ten aspekt zwrócić uwagę i podziękować również za możliwość uczestnictwa w tym panelu. Dziękuję panie profesorze. Poproszę pana prezesa Ostrowskiego o przedstawienie swojego punktu widzenia na aktualnie w obecnym świecie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Przypomnę, że pan prezes Ostrowski reprezentuje tu energetykę jądrową. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Temat bezpieczeństwa energetycznego jest celem na dzisiaj nadrzędnym, pewną misją realizowaną przez rząd w kontekście faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, cele klimatyczne obowiązujące wszystkie kraje również nas dotyczą i są jasno wytyczone cele na kolejne lata z neutralnością klimatyczną w roku 2050. Na dziś szeroko omawiany temat transformacji energetycznej musi przybrać realny wymiar konkretnych działań planowanych, które uwzględniają kwestie techniczne, kwestie środowiskowe i kwestie ekonomiczne. To bezpieczeństwo sprowadza się do zabezpieczenia na dzisiaj w planowanej perspektywie dostaw energii elektrycznej pod kątem zapotrzebowania, które również daje się zaprogramować i zaplanować w sposób, który jest najbardziej efektywny ekonomicznie, najtańszy, ale z uwzględnieniem dostępnych technik, technologii i środowiska. Dzisiaj najgłośniej w mediach słyszymy o kwestii środowiskowej, celach klimatycznych i to jest wyzwanie dla procesu transformacji. Dzisiaj 70% energii wytwarzanej w Polsce ponad, to jest energia pochodząca z węgla brunatnego i węgla kamiennego. Obie te branże są mi dość dobrze znane. Złoża węgla dostępne na Śląsku są coraz trudniejsze geologicznie, coraz droższe w wydobyciu. Poziom inwestycji z roku na rok wzrasta, musi mieć też źródła finansowania, które są komercyjne i ekonomiczne i uzasadnione. Z tym jest coraz trudniej. Rynek finansowy zamyka się na finansowanie inwestycji w górnictwie i tym samym również w energetyce konwencjonalnej. Ostatnie bloki węglowe są oddawane do użytkowania, to jest Jaworzno, to jest Turów jeszcze nieskończony. Także Opole, dwa bloki oddane do użytkowania w zeszłym roku. No i w kolejnych latach poprzez wzrost kosztów wytworzenia energii bazującej na węglu, zarówno kamiennym, jak i węglu brunatnym, poprzez fakt, że obowiązkowym elementem kosztotwórczym są koszty emisji CO2. Jak pamiętam, jeszcze niedawno jedna tona kosztowała na poziomie kilku euro, 5-7 euro.
Dzisiaj jest to 26. Były momenty, kiedy dochodziło do 30 euro za tonę. Niektórzy eksperci z rynku mówią o tym, że w kolejnych latach cena emisji CO2 osiągnie poziom 70-80 euro, nawet 100 euro za tonę. To spowoduje, że finansowanie energetyki konwencjonalnej, węglowej, nie będzie możliwe. Energetyka sama się zamknie, w tym samym również kopalnie węgla. I na dzisiaj wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorcami z branży i rządem, jest zbudowanie takiej ścieżki transformacji, która realnie dokona transformacji i zmian w systemie wytwórczym, zamieniając bloki wysokoemisyjne węglowe w energetyce, nie tyle na OZE, które rozwija się swoją ścieżką i jego udział w systemie będzie rósł z roku na rok, zarówno poprzez budowę farm wiatrowych morskich, lądowych, fotowoltaikę mocno się rozwijającą, poprzez energetykę rozproszoną, prosumencką, ale przez takie elementy, które będą system stabilizować. I niewątpliwie energetyka jądrowa wpisuje się jednoznacznie w podstawę systemu i dzisiaj rozmowy prowadzone głównie poprzez przedstawicieli rządu z dostawcami technologii. No, kierunek jest jasno wyznaczony i jak również w PPJ, czyli Polskim Programie Energetyki Lądowej, jest określona, preferowana technologia ciśnieniowa, lekkowodna. Wydaje się, że w sposób jasny i klarowny mamy wytyczony kierunek działania jako przedsiębiorstwo. Na dzisiaj zaawansowanie jest na tyle duże realizacji tego programu, że ten termin roku 2033, czyli oddania do eksploatacji pierwszego bloku elektrowni jądrowej, wydaje się być realny. Co prawda jesteśmy na etapie realizacji na dzisiaj raportu środowiskowego i lokalizacyjnego. Jeszcze nie procedujemy decyzji ani konsultacji transgranicznych. Natomiast ważne jest to, że poza budową nowych bloków, które w systemie zastąpią w podstawie bloki węglowe, dodam, że w latach 30-40 to jest ten okres, kiedy główne wyłączenia bloków węglowych będą miały miejsca i w to miejsce muszą powstać nowe jednostki generujące prąd, to w niedalekiej przyszłości poza budową samych reaktorów jądrowych i elektrowni musimy brać pod uwagę, że decyzje są szersze. To jest kwestia budowy całej infrastruktury logistycznej. To są drogi, to są koleje, transport morski, dlatego że główne dzisiaj lokalizacje są nad morzem i moduły, które mają określone wymiary, dość znaczące, muszą być dostarczone drogą morską, przetransportowane w miejsce lokalizacji wyznaczonej, wskazanej. To jest cały system know-how i wykształcenia kadry tej, która będzie budować, która będzie eksploatować, ale też będzie nadzorować funkcjonowanie jednostek atomowych w Polsce. I tych elementów, które dzisiaj stoją jako wyzwanie, jest znacznie więcej. To nie jest tylko kwestia zabezpieczenia decyzji o wskazaniu lokalizacji, o wskazaniu technologii i pozyskaniu decyzji administracyjnych, ale jest cały szerszy kontekst, który musi być w sposób równoległy realizowany. I to jest pod nadzorem państwa, dlatego że jedynie ten podmiot może mieć wpływ na wszystkie jednostki, przedsiębiorstwa, instytucje regulacyjne, nadzorujące w sposób skoordynowany, tak żeby bloki jądrowe mogły w wyznaczonym terminie powstać. Z mojej strony na tym etapie chyba tyle. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo pana prezesa i profesora Pawła Skowrońskiego o zabranie głosu i wypowiedzenie się właśnie na temat kwestii, jak pan widzi problem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czy proszę wziąć pod uwagę, że energetyka to nie jest tylko elektroenergetyka. Energetyka ma nam wszystkim dostarczyć odpowiednie nośniki do pokrycia naszych potrzeb i na pracę, i na ciepło, i na światło, i do zasilania urządzeń przetwarzających informacje. Więc jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, to tak jak panowie wspomnieli, musimy rozmawiać o bezpieczeństwie dostaw surowców energetycznych, energii pierwotnej lub już przetworzonych nośników energii, ale również o bezpieczeństwie dostaw, pewności dostaw urządzeń niezbędnych nam do przetwarzania i dostarczania nośników energii do ich końcowego zużycia lub wytwarzania gdzieś tam lokalnie, tak to, o czym wspominał pan profesor Popczyk.
ten model prosumenta. I tak jak to było wspomniane, to wszystko musi się odbywać po racjonalnych kosztach, takich, które nie wpływają negatywnie na pozostałe sektory gospodarki. Więc ja nie chciałbym dzisiaj przesądzać, czy energetyka jądrowa jest nam niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast zanim powiem, jak patrzę na bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości, to chciałem, żebyśmy mieli świadomość, jak to wygląda dzisiaj. Bo dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, proszę to oceniać również w kontekście takim, że importujemy w sensie energetycznym 80% gazu ziemnego, który Polska zużywa, że importujemy 96% przerabianej przez nas ropy naftowej, a dodatkowo 20% zużywanego oleju napędowego i 10% benzyn. Jedynie w energii elektrycznej, która bazuje póki co na węglu, moglibyśmy być teoretycznie samowystarczalni, ale i tak od kilku lat import dominuje nad eksportem i netto można powiedzieć, że tak gdybyśmy popatrzyli na ubiegły rok, to tak przeciętnie w każdej chwili 1000 kilkaset megawatów energii, z taką mocą pobieramy energię od naszych sąsiadów. I w tym kontekście trzeba oceniać, czy dzisiaj jesteśmy bezpieczni energetycznie. Z całą pewnością czekają nas zmiany. Czekają nas zmiany związane z technologią przetwarzania, ale przede wszystkim ze sposobem użytkowania energii właśnie na te końcowe potrzeby. Mówimy o dekarbonizacji, o przejściu na OZE. Z całą pewnością będziemy inwestować w energetykę rozproszoną, ale gdzieś obok jest też ciepłownictwo, które może zupełnie zmienić swoją rolę, bo jeżeli będziemy rozmawiać o OZE, to mówimy również o konieczności stosowania magazynowania energii, a później wykorzystywania tej energii magazynowanej w różnej postaci, wtedy kiedy nam energii elektrycznej w systemie brakuje. I w tym kontekście postrzegam nową rolę elektrociepłowni i nową rolę systemów ciepłowniczych. Więc mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym, tak ogólnie trzeba pamiętać o dostawach, trzeba pamiętać o inwestycjach, o mądrze planowanych inwestycjach w odpowiednią technologię w odpowiednim czasie, tak żeby na końcu to wszystko było możliwie po racjonalnych kosztach. Ja pozwalam sobie tak na bardzo krótką i bardzo ogólną definicję. Myślę, że do szczegółów jeszcze w trakcie dyskusji dojdziemy. Bardzo dziękuję. Pan profesor Popczyk. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego w tej chwili za bardzo ważną, czy może nawet najważniejszą rzecz uważam redefinicję pojęcia bezpieczeństwo energetyczne. Redefinicja. O co mi chodzi? Dzisiaj z całą pewnością bezpieczeństwo energetyczne to jest to, które koncentruje się na bezpieczeństwie technicznym systemu elektroenergetycznego. Bezpieczeństwo techniczne systemu elektroenergetycznego, a przy okazji mówimy o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej. Otóż musimy tak rozumiane bezpieczeństwo zdekomponować na dwie składowe. Oddzielić bezpieczeństwo techniczne systemu elektroenergetycznego od bezpieczeństwa rynkowego dostaw energii elektrycznej. I tutaj nawiążę do tego, co profesor Chorowski mówił, że wolność to jest swoboda, możliwość zawierania kontraktów, transakcji. Tak? I tutaj właśnie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, musi się koncentrować, musi być zapewnione na rynku, gdzie mamy swobodę zawierania transakcji. Oczywiście tutaj nie chodzi tylko o dekompozycję pojęcia definicji bezpieczeństwa energetycznego, ale też dekompozycję modeli biznesowych, dekompozycję również badań, która będzie respektować tą redefinicję bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie rynkowym dostaw energii elektrycznej, to ja nie mam wątpliwości, że sytuacja już się wyklarowała, to nie to, że ona się klaruje, ona już się wyklarowała,
to jest bezpieczeństwo obejmujące całą energetykę paliw kopalnych, to co profesor Skowroński tutaj podkreślał. I ja definiując elektroprosumeryzm, czyli jedyność energii elektrycznej w zaspokajaniu wszystkich potrzeb energetycznych, tych, które dzisiaj znamy, otóż tu mówię, ten elektroprosumeryzm to są cztery rynki elektroprosumeryzmu, kompletnie odmienne od rynków paliw kopalnych, czyli od rynków energii chemicznej i energii jądrowej oraz od rynków końcowych. To też trzeba podkreślić, rynek końcowy energii elektrycznej, rynek końcowy ciepła, rynek końcowy paliw transportowych. I teraz co to ten elektroprosumeryzm? To jest i tutaj kolejność, sekwencja jest bardzo ważna, to jest elektryfikacja ciepłownictwa, ale po wyprzedzającej pasywizacji budownictwa, nie wolno robić elektryfikacji ciepłownictwa przed pasywizacją budownictwa, więc tutaj ta sekwencja jest bardzo ważna. Drugi obszar to jest elektryfikacja transportu. Tutaj symbolem jest samochód elektryczny, tak jak w wypadku ciepłownictwa, tym symbolem, jeśli chodzi o źródło, jest pompa ciepła. I wreszcie trzeci obszar to jest reelektryfikacja OZE, bo elektryfikację to myśmy przeprowadzili w kraju do lat, no to skończyła się lata 60., bo ściana wschodnia, przepraszam, była zelektryfikowana w latach już 60., początek lat 60., tak? I to była elektryfikacja. Wtedy zresztą nie było elektroenergetyki. Mówiło się o elektryfikacji. Elektroenergetyka jako sektor skonsolidowała się w późniejszych latach. I z tym musimy sobie poradzić i można sobie poradzić. Tutaj, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej napędowej do pokrycia wszystkich potrzeb energetycznych, no to dzisiaj można wobec właśnie tych światowych przemian, które już się dokonały, z całą pewnością powiedzieć, że mamy zbiór technologii wytwórczych, kanoniczny zbiór technologii wytwórczych, który pozwala nam w 2050 spokojnie myśleć o zrównoważeniu bilansu potrzeb bilansu wytwarzania i popytu. Tylko musimy się do tego umiejętnie zabrać, bo mamy do czynienia z niezwykle wrażliwą materią. Nie wolno zdestabilizować tutaj właśnie tego segmentu, wielkiego segmentu gospodarki. Trzeba powiązać rozwój nowych rynków elektroprosumeryzmu z wygaszaniem starej energetyki. Tutaj mamy ten problem, który zresztą w panelu geopolitycznym on się bardzo ujawnił. Mamy sytuację podmiotów zasiedziałych, czyli korporacje na rynkach energii, na rynkach paliw kopalnych, w ogóle rynkach paliw kopalnych, i mamy pretendentów, którzy taką nawałnicą idą z sektorów technologicznych i tutaj zarządzanie tymi dwoma przeciwbieżnymi procesami jest właśnie niezwykle ważne. Jak sobie z tym poradzimy, tak sobie poradzimy w ogóle z problemem bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przy okazji końcowa część pana wypowiedzi jakby wprowadza nas w następny problem, jaki poruszymy, a mianowicie jakie każdy z panelistów widzi zagrożenia dla tak, powiedzmy, ujętej kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czy potrafi zdefiniować wobec tego, jakie są przyczyny tego zagrożeń i jakie są możliwe ewentualnie działania, które nie tylko, że te zagrożenia jakby zniwelują, ale pokażą bezpieczną drogę do nowej,
przetransformowanej energetyki, która też pewnie przetransformuje problem bezpieczeństwa. No, zaczniemy już od pana profesora Chorowskiego. Pan profesor Chorowski, kierując Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, również jest dysponentem środków finansowych i współpracuje z wieloma instytucjami, które zapewniają albo powinny zapewniać finansowanie właśnie transformacji. Ponieważ w tej chwili Europa wyodrębniła dwa dodatkowe fundusze na sprawiedliwą i przyspieszoną transformację gospodarki, ale widać wyraźnie, że co najmniej około 30% będzie poświęcone na energetykę i transformację energetyczno-klimatyczną czy klimatyczno-energetyczną. A więc tutaj rola Narodowego Funduszu no, jest bardzo istotna. I czy pan profesor ma koncepcję, jak Narodowy Fundusz będzie wspierał dostarczenie środków finansowych i środków rozwojowych również dla transformującej się polskiej energetyki z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym wyszedł może od nazwy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No więc ochrona środowiska intuicyjnie kojarzy nam się z działaniem w zasadzie statycznym, to znaczy my chcemy utrzymać status quo, a jeżeli ten status quo został naruszony, na przykład rzeka została zabrudzona, no to należy ją doprowadzić do stanu pierwotnego. Natomiast w chwili obecnej zauważmy, że mamy takie transformacje również w obszarze pojęć, mianowicie polityka środowiska zaczyna być przemianowywana na politykę klimatyczną. Ja już nie wchodzę w ideologiczne przyczyny tej przemiany, ale to jest fakt. W związku z tym mówi się już nie tyle o tylko i wyłącznie utrzymywaniu pewnych stanów, ale zapobieganiu ich zmianom, a więc ze statyki wchodzimy w dynamikę. I właściwie polityce klimatycznej podporządkowane jest to wszystko, co prowadzi potencjalnie do wpływu na klimat poprzez różnego rodzaju emisje. Czyli niewątpliwie takim jednym z podstawowych emitentów jest szeroko rozumiana energetyka, ale również transport, ale również właśnie przetwarzanie informacji. I w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w zasadzie stając się pod w chwili obecnej nadzorem ministra klimatu Michała Kurtyki funduszem klimatycznym bierze odpowiedzialność za procesy transformacyjne, ponieważ jakby nie może osiągać celów klimatycznych bez stymulacji tego, co dzieje się w transformacji. No i należy przyjąć zasadę, że po pierwsze nie wolno niczego zniszczyć, dopóki to działa i że jesteśmy w jakimś sensie skazani na lata, a może nawet dekady tworzenia systemów jak w pewnym sensie równoległych, ale nie jesteśmy na przykład tak bogatym krajem, żebyśmy mogli w ogóle zbudować dwa systemy równoległe, które pokażą, że ten młody, rosnący w pewnym momencie skanibalizuje ten stary. No to trochę ta koncepcja Energiewende na tym polega, tak, że się gwarantuje dostawy energii dla producentów, a jednocześnie buduje się cały czas ten nowy świat. Więc my musimy z jednej strony uwłaszczać się na rencie niedorozwoju, czyli wprowadzać do obiegu te rozwiązania, za których rozwój właściwie jako społeczeństwo nie zapłaciliśmy, a które ciągle są jeszcze dostępne, bo nie są opatentowane, są w obszarze publikacyjnym. Z drugiej strony no, ubezpieczać poprzez chociażby środki funduszu, te, które w funduszu są i te, które prawdopodobnie do niego wpłyną, to będzie ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy plany odbudowy, a więc te, które zostały rzeczywiście wyzwolone, a przynajmniej myślenie o nich zostało wyzwolone tą sytuacją związaną z COVID-19, więc my musimy te środki właściwie zagospodarować i plan jest taki, żeby one ubezpieczały wprowadzanie na rynek pewnych rozwiązań poprzez na przykład no, dotowanie rozwiązań czy też finansowanie, bo to mogą być różne mechanizmy. Raczej będziemy starali się, żeby to były mechanizmy bardziej zwrotne niż dotacyjne. Rozwiązań ciągle jeszcze o charakterze pilotażowym, ale co do których już wiemy, że one w
muszą współdziałać z systemem istniejącym, nie mogą tego systemu atakować jeszcze z drugiej strony, wystarczy, że już jest atakowany od strony węgla, i wprowadzać mechanizmy nowe. Ja może dam przykład. Jest taki program NFOSia, nazywa się Mój Prąd. On właściwie spełnił swoją rolę, ponieważ no, bardzo wiele instalacji fotowoltaicznych powstało. One już weszły do świadomości, ludzie nieraz, ja obserwuję, pokazują sobie na komórce, ja dzisiaj wyprodukowałem tyle energii, ja wyprodukowałem tyle, a u mnie lepiej świeciła, mój się zepsuł, a moja się zepsuła. I teraz tak, dopóki tych instalacji było stosunkowo niewiele, to one właściwie na system nie oddziaływały. I można by było powiedzieć, no to niech każdy dach będzie je miał. Ale tutaj właśnie dochodzimy do tego problemu, że z energetyką to nie jest jak z rzekami. Lepiej jest oczyścić wszystkie rzeki niż tylko połowę, a okazuje się, że już położenie tych paneli fotowoltaicznych na każdym dachu w Polsce mogłoby spowodować taką ingerencję czy perturbację dla systemu, że należałoby na przykład wprowadzić albo ustawowe prawo odcinania się od tych instalacji, albo wręcz jakieś bardzo duże ceny, ale negatywne. To, co Niemcy zresztą mają, że kilkaset godzin w roku sprzedają energię ze źródeł odnawialnych po cenach ujemnych, po to, żeby ją ktoś w ogóle wziął i na przykład Francuzi, żeby ją wykorzystali do pompowania wody w swoich jeziorach alpejskich. Czyli my musimy dokonać konwersji naszych produktów i na przykład program Mój Prąd w nowej wersji już nie powinien być tylko i wyłącznie taką stymulacją, żeby powstawała fotowoltaika, ale żeby też wytworzyć pewien element konsumpcji. A więc to będzie na przykład ładowarka dla samochodu elektrycznego, czy wspomniana już tutaj pompa ciepła, a więc NFOŚ musi nie tylko finansować statykę, ale dobrze zdefiniować pasmo dopuszczalnych rozwiązań w obszarze Zielonego Ładu, teraz zdefiniowano go jako pewien element tożsamościowy Unii Europejskiej, i w tym paśmie dopuszczalnych rozwiązań oferować, no, nie sfinansuje całej transformacji, ale niewątpliwie będzie mógł sfinansować wiele rozwiązań pilotażowych, tak żeby je przetestować i pokazać, że ich skalowanie nie wprowadzi ryzyk do systemu, który z innych powodów też podlega bardzo silnym zmianom. I to na tym bym zakończył. Dobra, dziękuję bardzo. Mam prośbę do pozostałych trzech panelistów, a w zasadzie dwóch, ponieważ mamy praktycznie niecałe 10 minut, żeby w swojej wypowiedzi do trzech minut, żeby pan profesor Popczuk w swojej wypowiedzi jeszcze zawarł takie króciusieńkie podsumowanie. Poproszę teraz pana prezesa Ostrowskiego, żeby nam krótko powiedział, czy obecny stan przygotowań Polski do ewentualnego wdrożenia energetyki atomowej, tu zresztą jest ogromna dyskusja, czy to mają być dużoskalowe bloki, czy ten jest zapowiedź aż 6 czy tam ileś gigawatów mocy zainstalowanej w blokach atomowych, ale z tego wynika, że to miały być wielkoskalowe. Są całe wpływowe środowiska, które uważają, że to powinny być skalowalne, małe bloki, modularne. No w każdym razie chciałbym wiedzieć, czy stan spraw w przygotowaniu Polski do ewentualnego wejścia w energetykę jądrową jest taki, że zdążymy za pomocą przynajmniej częściowo tej energetyki zrównoważyć i podnieść bezpieczeństwo funkcjonowania systemu. Panie profesorze, szanowni państwo, pytanie jest słuszne. Tak już wcześniej nawiązałem poprzedniej wypowiedzi, cały szereg różnego rodzaju decyzji, działań jest potrzebnych po to, żeby ta energia atomowa w Polsce mogła powstać i mogła zacząć funkcjonować. Tak perspektywa jasno mówi w PPJ-cie w roku 2033 pierwsze bloki dane do użytkowania. No i cały szereg przedsięwzięć, które muszą być podjęte, począwszy od raportów, decyzji. Na dzisiaj jeszcze ciągle nie mamy jednoznacznie rozpoczętych prac związanych z całą infrastrukturą, jednoznacznym wskazaniem dostawcy technologii, i to jest w gestii rządu i rozmowy, które są prowadzone ponad zarządami firm, które biorą udział w budowie energetyki jądrowej w Polsce. Budowa energetyki jądrowej także jest stworzeniem odpowiedniego know-how. Mamy za sobą już doświadczenia z lat poprzednich, wszyscy pamiętamy budowę elektrowni w Żarnowcu, gdzie różnego rodzaju ryzyka się zmaterializowały, jednak elektrownia nie powstała, chociaż dwa reaktory dojechały już na plac budowy, były na miejscu, jeden wyjechał do Finlandii, drugi na Węgry.
i ta elektrownia odeszła do historii. Teraz te działania, myślę, że są bardziej zdeterminowane polityką klimatyczną i nie mamy wyboru. Bloki jądrowe w podstawie muszą funkcjonować. Nie ma alternatywy na dzisiaj. Gdyby do OZE dołączyć wielkoskalowe magazyny energii, rozumiane w różny sposób, bo to nie jest tylko kwestia wielkich akumulatorów potocznie rozumianych, tylko takim akumulatorem może być również chociażby elektrownia pompowo-szczytowa, których parę w Polsce funkcjonuje, ale one są niewystarczające po to, żeby stabilizować system energetyczny w Polsce. Więc na dzisiaj zakres przygotowań, ten, który jest realizowany przez spółkę PGEJ1, mogę ocenić jako na tyle dobry, że terminy wskazane w dokumentach rządowych nie są zagrożone. Natomiast cały szereg działań innych, wymagających zaangażowania tak instytucji rządowych i agent, jak i przedsiębiorców, z organizowaniem finansowania, dostarczeniem odpowiednich technologii, zapewnieniem również ludzi o odpowiednich kompetencjach, co nie jest takie oczywiste, bo wchodzimy w zupełnie nowy obszar kompetencji i ten transfer musi nastąpić w okresie najbliższych kilku lat. Jeżeli w roku 2033 ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa, to w roku 2026-2027 najpóźniej musi być otwarty plac budowy. To oznacza, że kilka tysięcy osób w tym czasie musi rozpocząć tam pracę, przygotowanych do realizacji konkretnych zadań, również polskie firmy, wykonawcy. Dodam, że na budowę tych 9 gigawat mocy w energetyce jądrowej szacunkowo wstępnie potrzeba około 150 miliardów złotych. Zakładam, że ta kwota będzie większa realnie, ale z tego około 60% to są prace budowlane. Z tego budżetu 60% potencjalnie może trafić do polskich przedsiębiorstw, które będą realizowały ten projekt budowy elektrowni jądrowych. To jest ogromny kapitał, który może napędzić polską gospodarkę. Poza centralnym portem komunikacyjnym elektrownie jądrowe będą drugim wehikułem gospodarczym w polskiej gospodarce. Ja myślę, że uwaga, która jest wymagana pod kątem przygotowania się, kompetencji, finansowania firm wykonujących szereg zadań na rzecz generalnego wykonawcy, jest na tyle na dzisiaj już kluczowe i ważne, że te decyzje już powinny być podejmowane. I ja mam nadzieję, że poza działaniem, które podejmuje sama spółka, wszystkie inne równoległe działania będą również niebawem wdrażane. Dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz pana profesora Skowrońskiego zapytam, jak właściwie ocenia realność utrzymania bezpieczeństwa systemu wobec tych wszystkich szybkich i nadchodzących zmian po stronie sieci, szczególnie sieci wysokich i najwyższych napięć versus konieczne, dramatyczne moim zdaniem zmiany w niskich i średnich napięciach w związku z powstawaniem nowej energetyki ze źródłami rozproszonymi, ponieważ pan prezes Skowroński sam jest ciepłownikiem energetycznym, ale kieruje firmą, która ma potężny komponent prac sieciowych. I przy okazji może ze dwa zdania w sytuacji ciepłownictwa, co z naszym ciepłownictwem robi, bo się nic nie robi według mnie. Proszę bardzo. Pozwolę sobie najpierw na takie jedno zdanie na wstępie. Każdy z nas prawdopodobnie, wszyscy interesujemy się tym, co w energetyce się będzie działo i mamy jakąś wizję. Taką najczęstszą wizją tej energetyki, którą chcemy mieć za te 30-40 lat, to jest energetyka właśnie taka sprzyjająca klimatowi. Więc myśląc prosto, myślimy o tym, że będą tam źródła odnawialne, zapewne farmy wiatrowe, morskie, lądowe, fotowoltaika, być może energetyka jądrowa, ale tutaj kłania nam się ten jeden aspekt bezpieczeństwa energetycznego, który mówi o racjonalnych kosztach. Ja nie jestem przeciwnikiem energetyki jądrowej, ja tylko uważam, że cały czas, dopóki nie podejmie się ostatecznych decyzji inwestycyjnych, trzeba weryfikować założenia i sprawdzać, czy na pewno to, co chcemy zrobić, jest najbardziej racjonalne, w tym wypadku z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. I wracając do pytania pana profesora Myśleckiego. Dzisiaj w energetyce państwo już obserwujecie, że te zmiany następują. Póki co energetyka odnawialna nie ma specjalnie dużego udziału w mocy zainstalowanej, ale rośnie bardzo szybko.
Ubiegły rok to jest przyrost o ponad 1000 MW tylko w fotowoltaice. Jeżeli mówimy o sieciach i rozbudowie tych nowych technologii, to tutaj kłaniają się w zasadzie dwa aspekty. Przyszłość widzimy w ten sposób, że podstawowym nośnikiem energii, który będzie przesyłany, będzie energia elektryczna. Może się tak zdarzyć, że nie będziemy mieli w Polsce już systemu przesyłu paliw płynnych, prawdopodobnie nie. Nie będziemy przesyłać węgla, bo go nie będziemy używać i niewykluczone, niemal pewne, że nie będziemy mieli systemu przesyłowego gazu. A jeżeli jakiś gaz będziemy używać, jeżeli jakiś gaz produkowany jako paliwo pochodne z nadwyżek produkcji energii elektrycznej z OZE będzie powstawał, to on będzie powstawał lokalnie i lokalnie będzie użytkowany. Więc w tym kontekście istotna jest budowa sieci, nazwijmy w cudzysłowie to magistralnych przesyłowych, które zespolą te duże centra, gdzie będą powstawać większe źródła OZE, z innymi rejonami kraju. Potrzebna jest budowa takiej magistrali północ-południe, ona zresztą powstaje, i silna rozbudowa sieci przesyłowych północnej części kraju, przygotowanych do odbioru energii elektrycznej z farm morskich, farm wiatrakowych morskich i być może z pierwszych elektrowni jądrowych, jeżeli takie powstaną, ale również sieć, która spina poszczególne województwa, poszczególne kraje, poszczególne regiony przemysłowe i tam, gdzie będą powstawać również większe farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Ja, moim zdaniem ten rozwój idzie mniej więcej tak, jak powinien, przynajmniej na dzisiaj. Musimy już skończyć, Paweł. Już ostatnie zdanie. Natomiast profesor Chorowski wspomniał o czymś, co jest już dzisiaj dla nas problemem. Sieci średnich i niskich napięć, kiedyś projektowane i budowane przede wszystkim po to, żeby dostarczać energię. Dzisiaj tymi samymi sieciami chcemy zbierać energię z fotowoltaiki i okazuje się, że tutaj nie ma niejednoczesności przesyłu. Tutaj na wszystkich dachach, na których są panele zainstalowane, energia jest generowana w tym samym momencie. I obserwujemy w tej chwili słabość tych sieci. I to jest pewien problem, który może opóźnić, niepotrzebnie opóźnić rozwój czy zmiany w polskiej energetyce, ten brak inwestycji w sieci średniego i niskiego napięcia i generalnie wstrzymane inwestycje sieciowe w naszej dystrybucji. Dobra, tak dziękuję bardzo. Pan profesor Popczyk, ostatnie zdanie w imieniu nas wszystkich panelistów. Proszę Państwa, nie jestem przekonany, że wydostaliśmy się z pułapki, ale są symptomy, że wychodzimy tak. I ja podkreślę, jeżeli miałbym ocenić, co jest trudniejsze, czy zrestrukturyzowanie starej energetyki, miejmy odwagę powiedzieć wygaszenie, tak? To są paliwa kopalne, a paliw kopalnych, jeżeli mówimy o neutralności klimatycznej, nie może być, więc to jest wygaszenie. I ta druga sprawa, budowa elektroprosymeryzmu, tych czterech rynków, z których dwa są sieciowe energii elektrycznej, a dwa bezsieciowe, no ale to jest na inne spotkanie, to znacznie trudniejszym zadaniem jest pierwsze, restrukturyzacja, wygaszanie istniejącej energetyki paliw kopalnych. Jeżeli przyjrzymy się strukturze, przyjrzymy się sile tego działu gospodarki dużego, to nic dziwnego, że to jest, będzie bardzo trudne, bo tam są osadzone podmioty zasiedziałe, które mają interesy i one nie to, że nie chcą zrezygnować z tych interesów, wręcz nie jest to bardzo możliwe, zwłaszcza w krótkim czasie. Natomiast budowa elektroprosumeryzmu jest łatwiejsza, bo tu przychodzą pretendenci, zupełnie mówię innego świata, nie są potrzebne takie kapitały jak w wypadku energetyki wielkoskalowej, czyli tutaj mamy ten zbiór pretendentów bardzo duży. Ja mówię, że ratunkiem jest dla nas wszystkich, są trzy fale elektroprosumeryzmu. Pierwsza fala prosumencka, ona już się rozpoczęła i to w ostatnich
dwóch latach, powiedzmy, niezwykle dynamicznie się rozwija, jakkolwiek do dojrzałej postaci jest daleko. Druga fala wzbierająca to jest fala pretendentów, innowatorów w wielkim segmencie, sektorze przedsiębiorstw MMSP, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. I trzecia fala to jest pretendent zbiorowy w postaci procesu społecznego, który zdecyduje ponad politykami, albo inaczej politycy muszą mu się podporządkować, o właśnie kierunku rozwoju w energetyce i kierunkach zabezpieczenia tego, co nazywamy, zapewnienia tego, co nazywamy bezpieczeństwem energetycznym. Jeżeli tutaj bym miał się ustosunkować, no są też te sygnały w wypowiedzi profesora Chorowskiego, dwa mi utkwiły. Pierwsze to jest ta wolność handlu, to jest właśnie wolność handlu na rynku energii elektrycznej, tym wschodzącym, jeden na infrastrukturze, nawiasem mówiąc, niskie, średnie napięcie i maksymalnie 110 kV, ale też drugie to jest ta koncentracja na klimacie, więc perspektywa wymagań klimatycznych, perspektywa neutralności klimatycznej. I tu mamy narzędzia, dlatego mówię, to jest optymistyczne. Mamy narzędzia w postaci kosztu termoekologicznego, który to koszt ujednolica właśnie wszystkie rozwiązania w energetyce, i jeżeli Narodowy Fundusz tutaj pójdzie też w tą stronę, to wydaje się, że szybko będzie można jakieś efekty osiągnąć. To, co mówi profesor Skowroński, tak, no tutaj jest to otwarcie właśnie na wszystkie trzy rynki końcowe, podkreślam, rynek energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych, jest to otwarcie na to, że to energia elektryczna będzie tą energią napędową, no to jest ważne. Jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, to jest zadanie do odrobienia w domu absolutnie, bo z punktu widzenia właśnie kosztu termoekologicznego i tej fundamentalnej analizy egzergetycznej, te elektrownie nie wytrzymują kryterium właśnie kosztowego kryterium, tylko mówię kosztu termoekologicznego. A więc to jest zadanie do odrobienia dla nas wszystkich. Jeżeli bym miał powiedzieć o barierze, kompetencje, czyli edukacja, szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe. Tutaj musimy przyłożyć starań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A więc liczą się kadry, liczy się edukacja, liczy się świadomość społeczna i klimat. Tym zdaniem kończymy nasz panel. Dziękuję panelistom, dziękuję państwu za cierpliwość.